Cześć, witajcie na kolejnej rozbiórce i demontażu. Dziś mamy wiertarkę. Zważymy sobie ją na początek. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze. Dzięki, że ze mną tu jesteście. Mamy nową wagę. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Jak to się ją włącza. Ja włączyłem wagę, nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać ładnie. Jest 0. Dajemy na wagę. O, i mamy już pierwszy problem. Pierwszy problem, waga nam tego nie zważyła. Musimy wykręcić kabel, ponieważ ten kabel i tak będę zestawiał, to nie będzie z wagą wiertarki. Także wykręcimy sobie kabel i sprawdzimy, ile tak naprawdę waży cała wiertarka. To co, widzimy się za chwilkę. W sumie teraz wpadłem na genialny pomysł. Przecież możemy zważyć po połowie. Tak też zrobimy. Widzę, bardzo usmarowane to wszystko mamy. Załączymy jeszcze raz. Tak, czy tak? No włączaj się, pani, włączaj się. Oczywiście pozdrowienia dla Siemandero. Prawdziwy majster musi mieć laczki w skarpetkach. Nie ma to tamto. Jest, załączyło nam się. I tak, tu śrubeczki damy. I tu to nam daje kilo 30. Widać czy nie widać? Widać. Kilo 30 nam daje jedna połowa. I druga połowa nam daje z całym okablowaniem kilo 80. Chyba widać wszystko ładnie. Kilo 30 plus kilo 80. 2300. Także 300 mamy wagi, 315 nawet. Wagę sobie odkładamy. Tak, pięknie. 315, wyciągniemy. Patrz pan, te laczki muszą być. Firmowe skarpetki. Nie ma to tamto. I tak, jedziemy dalej. To zaczynamy rozbiórkę. 300, waga początkowa. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć na sam koniec z tego, z tej całej wiertarki. U was też tak gorąco, kurde, normalnie gorąc jak nie wiem. Z 30 stopni. A temu się zachciało rozbierać. Tutaj mamy coś takiego w środku. Przełącznik. Teraz powyciągamy osiąg z tego. Pięknie. Thank you.
Jesteśmy na podsumowaniu. Damy sobie tutaj szmateczkę, wytarujemy wagę. Wytarujemy sobie wagę, damy szmateczkę, żeby nie upieprzyć nam kurcze wagi, bo troszkę jednak jest tutaj wszystko brudne. I tak, zaczynamy może od metalu. Złom liczymy po złotóweczce. Cienki. Osmalcowane to było niesamowicie. Nie wiem, po co to tak smalcują. Żeby się lepiej kręciło. Wiadomo. Dobrze. Układamy nasz urobkowy złom. Rozbiórka trwała godzinkę. Czy długo, czy krótko. Oceńcie sami. Ja się dobrze przy tym bawiłem. Troszkę nadenerwowałem. A nawet troszkę bardzo. Czy to wszystko tutaj widać? Już zbieramy magnesem ostatki złomu. Tak, teraz zrzucimy wszystko i będziemy szybko sobie kalkulować. A niech to gęś kopnie. Będziemy sobie kalkulować, ile nam wychodzi za złom stalowy. Tutaj jeszcze. Tu spadło, tu spadło. No i tak się to nam wszystko psuje. Ok. Sprawdźmy jeszcze magnesem, czy tu wszystko jednak mamy. Tak, jest to wszystko. Oczywiście, że wszystko. A no nie wszystko. Jeszcze jest wirniczek. Wirniczek zaliczymy do złomu, no bo nie będę go teraz rozbierał. Jest zalany cały żywicą. Jak go tutaj możemy ładnie ustawić, żeby nam to nie pospadało. Chyba mamy tak. Kilo 82 daje nam, zliczymy po złotówce, czyli nam daje to złoty 82. Złoty 82 mamy za złom. Przenosimy cały ten brudny osmalcowany urobek. Teraz była taka płytka. Taka płytuszka była. Pod tą płytką było mosiądz. Tak i tak sobie tutaj to było o, jakoś tak. O, tak. Dziewiąteczka. Mosiądz. Mosiądzu trochę odzyskaliśmy. Płyteczkę sobie zostawiam. Aluminium odlew mamy po 5,70. Ważymy. Daje nam to 2,22. 2,22 plus złoty 80. To już mamy 4 złote. 4 złote plus teraz. Ja może zważymy sobie mosiądz żółty. Mosiądzu trochę jest. Kurczę. Ale ten mosiądz. Bardzo dużo tego mosiądzu tutaj było. Jestem zadowolony. Oczywiście nie są jakieś kilogramowe ilości, ale jest więcej niż 5 gram, a to już jest dużo. Jak na sprzęty domowego użytku typu wiertarka. Mamy 12 gram po 19,60 jest teraz mosiądz żółty, daje nam to dokładnie 22 grosze. 22 grosze, tak, 22, 23 grosze. 22,5 grosza dokładnie nam to daje. No ale liczmy 22 grosze. Czyli mamy 4 złote 22 grosze i na podium wskakuje miedziucha, której mamy aż 111, 111, a tu 112 by się uzbierało z ziemi jeszcze. Oczywiście będzie też trzeba pozbierać wszystko. Tu jeszcze jakaś metalowa blaszka. No i tak, i tutaj mamy 111 gram. Oczywiście zapraszam do linków w opisie. Dziękuję za pomoc w rozwijaniu kanału. Linki w opisie oczywiście działają. Wbijajcie. Bardzo miło mi jest oglądać komentarze wasze, lajki i podliczając miedź po 29 zł za kilo daje nam to 3,19, tak, około 3,19, czyli zarobiliśmy 7 zł i 41 groszy w godzinkę. Wynik średni, ale bawi, uczy i płytki dostajemy za takie, o, takie płytki fajne. No, płyteczkę zostawiamy. Wagę musimy wyczyścić, bo przeca. Musi być ładna waga, ładna do ważenia. Klikajcie w linki w opisie, sprawdźcie, jakie mam wagi. Wam dzisiaj do zaoferowania. I co? No, chyba będziemy kończyć. Rozbierzemy sobie kiedyś ten wirniczek. Tylko muszę pomyśleć, czy rozbierać go bez opalania. Czy jest sens? Tu jest jeszcze jakaś niebieska żywica już nowocześnie zrobiona. Czy bez opalania, czy z opalaniem? Zobaczymy.
Dzięki, że tutaj byliście ze mną. Polajkujcie, zasubskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. Trzymajcie się, cześć.